5. Dziękuję, do widzenia. Carole. Jak leziesz? O, mało pan nie zginął. Źle się pan czuje? Przepraszam. Proszę sobie nie przeszkadzać. To piękne. Przepiękne. Dlatego powiadam ci, odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. Martin? On odwiedzi cię jutro. Odwiedzisz mnie jutro. Odwiedzisz mnie jutro. Panie, spraw, bym był tego godzien. Klaus, jakiż to konkurs masz dla mnie dzisiaj? To chyba będzie interesujące. Loteria warta 15 tysięcy dolarów. Wspaniała nagroda główna, Mercedes-Benz 380 SL. Druga nagroda to wakacje na St. Martin lub w Meksyku. To coś ciekawego. Mnóstwo luksusowych nagród dodatkowych. Ponad 400 komputerów domowych. Tego mi właśnie potrzeba, komputera. Klaus, wyglądasz na zmarzniętego. Nie chciałbyś się napić ze mną herbaty?
Tak, chętnie. Stopy zupełnie mi zamarzły. Chodź tu, gdzie jest cieplej. Mam już gorącą wodę. Tysiąc to nagród do wygrania. Fajnie by było wygrać. To może całkowicie odmienić człowiekowi życie. Wątpię, nagrody raczej nic nie zmieniają. Może nie, ale coś zmienia. Na przykład u pana. Co masz na myśli? Przychodzę tu codziennie od lat i nigdy nie zaproponował mi pan herbaty. Wiem. Czeka pan na kogoś? Czy czekam na kogoś? Wstydzę się powiedzieć. Starzeję się. Nie uwierzysz mi. Wiem, że to zabrzmi jak szaleństwo, ale spodziewam się, że odwiedzi mnie dzisiaj Pan Jezus. Widziałem, jak wyglądał Pan przez okno, czyli Pan czeka. Jak to się stało? Nie mogłem przestać o tym myśleć. Wczoraj wieczorem czytałem Ewangelię o Panu Jezusie, o tym, jak cierpiał i jak żył na ziemi. Doszedłem do fragmentu, w którym odwiedził faryzeusza, a ten nie przyjął go dobrze. Zacząłem się zastanawiać, co by było, gdyby przyszedł odwiedzić mnie. No i proszę, czekam, aż Pan przyjdzie dziś do mojego warsztatu. Widzisz? Zastanawiałem się też, on chodził po ziemi, prawda? Nikim nie gardził. Bywał wśród zwykłych ludzi, wybrał swoich uczniów spośród takich jak my, spośród robotników, grzeszników. Napij się jeszcze. Nie, nie, już muszę iść, panie Davids. Mów mi, Martin. Przepraszam, znudziłem cię. Nie, nie, wcale nie. Wrócę tu. Do zobaczenia. Zapraszam. Gdyby on przyszedł, proszę go ode mnie pozdrowić. Dobrze. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Gdzie ten łobuz? Wiem, że gdzieś tu jest. Nie dam się okradać. Co się stało? Jakiś mały bandzior ukradł mi torebkę. Gdzie on jest? Widziałam, że tu wbiegł. Ja nikogo nie widziałem. Tam jest, to on. Chwileczkę, młody człowieku, poczekaj. Chodź tutaj. Uspokój się. To moja torebka. Uspokój się. Spokojnie. Co za łobuz. Uspokójcie się. Jak masz na imię, chłopcze? Chris. Czemu zabrałeś torebkę tej pani? Bo potrzebuje pieniędzy. Dobrze. Myślę, że gdybyś ją znał albo o niej pomyślał, nie zrobiłbyś czegoś takiego. Ona bardzo ciężko pracuje. Jest kelnerką. Musi ciężko harować na to, co ma. Nie chciałem tego, ale moja mama jest chora. Nie wiedziałem, co robić. Na pieniądze musisz zapracować. Gdzie dziecko ma pracować? Wszyscy mi mówią, że jestem za młody. Nie ruszaj się stąd, Chris. Greto. Może w barze. Chyba nie jest za młody, żeby myć naczynia albo podłogę. Chętnie podejmę się każdej pracy. Oszalałeś, Martin? Raczej zawiadom je policję. On nie wiedział, co robi. Wyrwał mi torebkę. A jeśli jego matka jest naprawdę chora? Wierzysz w to? Tak. Biorę na siebie odpowiedzialność za niego. Daj mu szansę. Dobrze, ale nic nie obiecuję. Porozmawiam z szefową. Młody człowieku, zadzwonię do twojej matki. Jeśli nie kłamiesz, porozmawiamy później. Bardzo dziękuję. Ja nie kłamię. Przykro mi, że tak się zachowałem. Nie wróci tu. Może nie. Ale pomyśl, że zrobiłaś dobry uczynek.
Przyjdziesz coś zjeść? Jaką masz dzisiaj zupę? Krupnik. Dobrze, to moja ulubiona. Do zobaczenia później. Do zobaczenia. No dobrze. Może jutro. Osioł. Nic pani nie jest? Niech mnie pan zostawi. Przepraszam, myślałem, że potrzebuje pani pomocy. Czy pani dziecku nic nie jest? Nic nam nie jest, choć utknęliśmy nie wiadomo gdzie. Jedzie pani dokąd? Do Missouri. Moja rodzina ma tam farmę. Muszę się tam dostać do jutra rana, inaczej stracę pracę. To daleko. Może pojedzie pani autobusem? Na pewno tak byłoby o wiele lepiej. Poradzę sobie. Dojechałam aż tutaj, więc dojadę i dalej. Mąż jedzie z panią? Odszedł miesiąc temu. Zostawił panią z dzieckiem? Tak. Wyjechał w siną dal. Dlaczego? Skąd mam wiedzieć? Może przez dumę. Stracił pracę i nie mógł znaleźć następnej przez 3 miesiące. Tylko spał całymi dniami. Szedłem właśnie do balu. Może pani stamtąd pójść na autobus? Nie mam pieniędzy. Mogę pani pożyczyć. Nie przyjmuję, jałmużny. Poradzę sobie. Przepraszam, nie chciałem pani zdenerwować. Po prostu dziecko wygląda na głodne. Mam nadzieję, że dojedzie pani bezpiecznie do domu. Proszę pana. Może pan kupić szklankę mleka dla mojego dziecka? Z radością. Chodźmy, to niedaleko. Tędy. Zaraz zadzwonię. Dokąd pani chce jechać? St. Joseph, Missouri. Zjemy coś, wsadzę was do autobusu i będziecie w domu, zanim się obejrzycie. Proszę jej zadzwonić do mamy, żeby wiedziała, że przyjeżdżacie. Dobrze, tak zrobię. Proszę mi dać dziecko, zajmę się nim. Nie ukradnę go. No dobrze. Chodź tu do mnie. Naprawdę jestem panu wdzięczna. Nie ma za co. Przepraszam, że byłam taka niemiła. Naprawdę nie szkodzi. Ja go nakarmię. O nie, ja to zrobię. Już kiedyś karmiłem dzieci. Ma na imię Nate, ładnie. Widzę, że postanowiłaś dać mu szansę. Zobaczymy, jak będzie. Hej, Greta, co słychać? Cześć, co u ciebie? Nieźle, nieźle. Widzę, że nosisz już zimową kurtkę. Tak, wieje silny wiatr. Co słychać, panie David, to znaczy Martin? Kogo my tu mamy? Ma na imię Nate. Hej, mały, co sobie myślisz, co? Byłbym zapomniał. Dał mi to jakiś człowiek i prosił, żebym ci to przekazał i zgarnął nagrodę. To pokwitowanie Karola. Co mówił? Gdzie go widziałeś? Zatrzymał mnie koło stacji. Powiedział, że coś mu wypadło, że mam cię od niego pożegnać i że zobaczycie się w niebie. Że zobaczymy się w niebie? Tak, zobaczycie się w niebie. Hej, Klaus, chodź to zobaczyć. A niech to. Ale numer. Miałem rację, że nie słyszałem tego dzwonka.
Jego siostra napisała prawdę.